Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj króciutko chcę powiedzieć o czterech charakterystycznych cechach współczesnej medycyny. Charakteryzują się z angielska czteroma P. Pierwsze to jest predictive, czyli przewidywanie. Drugie P to jest preventive, czyli zapobieganie. Trzecie jest personalized, czyli spersonalizowana, czyli dopasowane działania diagnostyczno-lecznicze do pojedynczego, konkretnego chorego. I partycypatory, to jest uczestnictwo chorego w procesie diagnostycznym i w procesie leczenia. Parę słów, przewidywanie i zapobieganie. Żyjemy w różnych sytuacjach, w różnych sferach czasowych, klimatycznych, wykonujemy różne zajęcia. W świecie nas otaczającym jest dużo czynników ryzyka zachorowania na różne choroby. Trzeba je przewidzieć. I jeżeli są takie czynniki ryzyka, robić wszystko, żeby zapobiegać ich szkodliwemu działaniu. Podam parę przykładów. Jeżeli wiemy od lat, że palenie papierosów szkodliwe jest, bo jest praktycznie przyczyną wszystkich niemal chorób, a na pierwszym miejscu raka płuc, no więc rzućmy palenie, bo paląc z premedytacją łamiemy te dwa pierwsze. Przewidujemy, że palenie papierosów spowoduje raka, no a żeby zapobiec, trzeba przestać przerwać palenie. Nadmierne nadużywanie alkoholu, nadmierne objadanie się, czyli doprowadzenie do patologicznej otyłości, nadwagi, stwarza większe ryzyko zachorowania. Przewidujemy i zapobiegajmy, żeby nie dopuszczać do nadmiernego palenia, picia alkoholu czy przybytku wagi. Trzecia cecha to jest personalized, czyli spersonalizowana opieka. My nie możemy ustalić pewnego standardu, procedury diagnozowania czy leczenia wszystkich chorób na daną chorobę. Bo ta sama operacja wykonana u różnych ludzi ma różny przebieg, różne konsekwencje, a różne powikłania. Czyli ja muszę widzieć pacjenta, muszę ocenić jego sylwetkę, jego osobowość, zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne parametry i do tego dopasować odpowiedni sposób leczenia. No i ostatnia cecha, partycypatory, czyli uczestnictwo chorego w procesie diagnostycznym i leczniczym. Jest to bardzo ważny element, na który ostatnio się zwraca uwagę. Ja już nieraz o tym mówiłem, że staramy się pacjentowi powiedzieć, że jest dla nas partnerem jako ekspert, bo on zna siebie lepiej niż my go znamy. Najczęściej ja widzę pacjenta po raz pierwszy, a pacjent zna siebie najlepiej. Więc tłumaczymy dokładnie, na czym polega proces diagnostyczny, na czym będzie polegał proces leczniczy i bardzo prosimy o współpracę, jakby o współdziałanie w procesie, zwłaszcza leczniczym. Szczególnie to jest ważne w okresie pooperacyjnym, kiedy po operacji ja następnego dnia zachęcam pacjenta do poruszania się, do wstania z łóżka, do picia, do spożywania najprostszych posiłków, jakie będą podane. Często powtarzam, proszę zamienić ból i cierpienie na siłę, i jakby stwarzamy szansę współuczestnictwa w procesie rekonwalescencji dla naszego chorego. Przy tej okazji chcę wspomnieć wybitnego polskiego lekarza, Ludwika Perzynę z Kalisza, który w 1793 roku napisał książkę Lekarz dla Włościan. I ten wybitny lekarz jakby przewidział to, co się stanie 200 lat później. I on napisał na wstępie w tej książce: to, co jednemu może pomóc, niekoniecznie drugiemu może pomóc, ba, nawet zaszkodzić może. Dumny jestem, że lekarz z Kalisza przewidział taką medycynę, te 4P charakterystyczne dla współczesnej medycyny. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej nocy.